Leszek założył dawno temu, kiedy Bitcoin jeszcze nie był popularny, InPay, tak? Czyli, tak. Czyli byłeś tą osobą, która wzięła na siebie tą odpowiedzialność czy stworzenia serwisu pośredniczącego w płatnościach, żeby można przyjmować płatności tak. Bitcoinem, że można przelewy robić i tak dalej. Czyli miałeś silną wiarę w ten system. No, chciałem, idea była taka, żeby przyłożyć rękę do rozwoju tego projektu i właśnie połączyć ten świat z spadkowych finansów właśnie z Bitcoinem, że jednak uważałem, że Bitcoin ma szansę urosnąć i stać się, mieć jakieś znaczenie takie gospodarcze, jeżeli rzeczywiście będzie ten most pomiędzy pieniądzem fiducjarnym a kryptowalutą, więc taka była idea, żeby ludzie mogli w łatwy sposób wymieniać, płacić nim i tak dalej. Natomiast no, regulacyjnie rzeczywiście się sporo zmieniło tego czasu, więc żeby móc realizować takie usługi płatności, pośredniczenie w płatności, no to niestety stało się to bardzo skomplikowane prawnie. Okej, okay, to może opowiedzmy trochę o tym, bo ja na przykład najczęściej korzystałem tak. z Twojej usługi na InPayu zapłaty faktury, to znaczy tak. przelewu. Znaczy tak. się podawało numer konta, na który mają trafić pieniądze, jaka kwota, jakie tytułem, tak. no i wyskakiwał QR kod, prześlij nam bitcoiny. No ja takich, nie wiem, ze 100 czy 200 zrobiłem takich transferów, a nagle znikło. Przede wszystkim no, zmieniła się ustawa o usługach płatniczych. No, stwierdziliśmy, że po prostu regulacyjnie nie będziemy brali na siebie tego ryzyka. Więc ograniczyliśmy tylko i wyłącznie do takiej prostej wymiany, czyli zakupu i sprzedaży Bitcoina na własny rachunek. Czyli każdy może kupić na własny rachunek Bitcoina i na własny rachunek go sprzedać. Więc takie pośredniczenie w płatnościach wiązałoby się z tym, że musielibyśmy być instytucją płatniczą. Tak, i co nie chciało ci się bić? Na tamten moment nie zdecydowaliśmy się na taki krok, ale teraz właśnie rozwijamy nową instytucję płatniczą i mamy jednak nadzieję przywrócić ten model możliwości płacenia bitcoinami za wszystko. Tak, to była bardzo użyteczna tak. funkcja. Okej, ale założyłeś firmę w Polsce, rozwijało się razem ze wzrostem bitcoina, no rosłeś na fali, tak? Firma była w UK. W UK? W UK, tak. Okej. Okay. Tak. Znaczy w Polsce też mieliśmy de facto dwie firmy, tak? Jedna polska, druga w UK. W UK stricte zajmowała się obrotem kryptowalutami, ale finalnie postanowiliśmy się przenieść do Estonii. Na fali tego, że Estonia obiecywała, że wprowadzi firmom z branży kryptowalut specjalne licencje, że będzie można spokojnie prowadzić biznes w Estonii. Natomiast no, te regulacje w Estonii okazały się dużo bardziej rygorystyczne niż w tej wolnej Estonii, estoński CIT i tak dalej. To, no, to jest jedyna zaleta właśnie Estonii, że mamy do czynienia z estońskim CIT-em. Nie polsko-estońskim CIT-em, tylko estońskim CIT-em. I to jest rzeczywiście zaleta Estonii. Natomiast regulacyjnie są dużo sztywniejsze, dużo bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące obrotu kryptowalut, więc można powiedzieć, że na przestrzeni ostatnich lat to trochę taki okres takiego dzikiego zachodu wolnej Amerykanki się skończył. Chociaż okazało się właśnie paradoksalnie, że w Polsce to podejście do kryptowalut jest, o ironio, bardzo liberalne. Bardzo liberalne, no ale wymagało wypełnienia milionów PCC. Ja pamiętam tą akcję, gdzie tak chcieli opodatkować tak. te transakcje. One były opodatkowane, tak? Zgodnie z interpretacją traktowano jako prawo majątkowe. Dokładnie, dokładnie. I były akcje protestu, trolowania te urzędów. Ja nie wiem, jak PCC się to udało. Sam wypełniałem PCC, znaczy prosiłem o formularze. No. Także ja naprawdę nie wiem, jakim cudem się to udało, bo zazwyczaj rząd się nie słucha obywateli w takich sprawach, tak? I robi swoje, a tutaj o ironię się przychylnie. To jest zaskoczenie ogromne. To czemu nie jesteśmy, nie wiem, stolicą kryptowalut? Raczej z Polski, no to no, ty tą Estonię gdzieś tam po drodze wybrałeś, no ten Sylwester pojechał na Maltę. I też finalnie na Estonię, do Estonii. I też no, to czemu, jak jest tak dobrze, to czemu jest tak źle? Najprostsza odpowiedź na pytanie to pewnie to, że jednak Dolina Krzemowa no to nie jest w Polsce mimo wszystko. Technologicznie jednak brakuje tego kapitału ludzkiego tutaj. Czyli przepisy to nie wszystko. Tak.
mimo że można zdalnie te biznesy organizować. Chociaż wiele polskich projektów odnosi sukcesy międzynarodowe, mimo wszystko. Może nie są znane do końca jako polskie projekty, ale mają polskie zespoły, polskich programistów, więc... No programistów są, mamy, od razu, do biznesu od razu, mamy. Od razu startują jako globalne startupy. Okej, okay. I akurat jak dzisiaj rozmawiamy, to kolejny pik na bitcoinach, rekordy. Jak się czujesz? Myślałeś, że to kiedyś aż tak urośnie? Bo ja nie. Z jednej strony myślałem, że szybciej, a z drugiej strony... No, myślałeś, że szybciej? A z drugiej strony jestem... Kupowałeś pierwszego bitcoina, nie wiem, po 15 zł i myślałeś, że on będzie warty tyle, tak, co myślałem, dwa dobre myślałem, samochody? Myślałem, że rewolucja cała nastąpi dużo szybciej, nie? Że adopcja i tak dalej, jednak to postępuje swoim tempem. Ale z drugiej strony też jak patrzę na to, że Salwador wdrożył bitcoina jako oficjalny środek płatniczy, to też jestem mile zaskoczony, bo nie sądziłem, że tak szybko to nastąpi, że jakiś kraj przyjmie bitcoina jako swoją oficjalną walutę. Ale to jest taki, powiedzmy, no, biedny kraj rolników pewnych substancji, tak? No tak, no to jest tak znane porównanie. No, tylko biedny kraj, tylko biedna firma, tylko coś tam, a potem nagle okazuje się, że tylko 10 osób tego używa, tylko informatycy tego używają, a potem nagle okazuje się, że cały świat tego używa. Więc zawsze się mówi, o to tylko... No to może powiedzmy, tak. co się tam stało, że rząd zrobił apkę, tak? Każdemu pozwolił ją zainstalować. Na tej apce miał chyba $30, jeżeli dobrze pamiętam. Dzięki temu Salwadorczycy mają więcej portfeli bitcoinowych niż kont bankowych. Tak, bo tam już były pieniądze gotowe, tak? Czyli rząd musiał kupić dużo bitcoinów, żeby każdemu starczyło. To też jest paradoksem, że bitcoin jako projekt antyetatystyczny został wdrożony przez państwo, tak? No i można podatki płacić w bitcoinie, tak, i tak dalej. Tam nie dalej. Ma podatków od bitcoinów. Znaczy, ale ogólnie podatki można, różne, tak, no inne. Tak. Nie, że od transakcji, tylko tak, same też, podatki. Rząd przyjmuje, rząd ma terminal do bitcoina, tak? Więc, ale pod względem podatkowym, jeżeli ktoś dokonuje transakcji bitcoinami, no to nie płaci podatku od różnicy kursowej, jaką zyskał na bitcoinach, więc w Salwadorze nie ma tego podatku, tak jak w innych krajach, gdzie jest podatek od zysków kapitałowych. Dokładnie, może Salwador będzie takim właśnie doliną krzemową tej technologii. No, biorąc pod uwagę to, że jeszcze te niesamowite projekty typu tania energia z wulkanu i kopanie bitcoinów na energii z wulkanu, więc grubo. To projekt bajeczny. No tak, ale z drugiej strony Chiny powiedziały, nie ma kopania. Tak, i to jest, tu akurat no nie wiem, czy jestem, mogę być zadowolony, mieć satysfakcję z tej przepowiedni. Ale zawsze mówiłem od lat, że nastąpi ogromna polaryzacja na świecie, czyli niektóre kraje będą bardzo pozytywnie podchodzić do kryptowalut, niektóre tak będą po środku, a część krajów będzie bardzo anty, więc nie będzie jednolitego podejścia do kryptowalut na świecie, będzie to bardzo na całe spektrum po prostu podejścia. Jedne kraje będą bardzo pozytywne, inne bardzo anty. Myślisz, że będą raczej jakieś bardzo pozytywne? No, Salwador jest tutaj przykładem właśnie tego. No może przez pomyłkę. Tak wiesz, nie wiedział, czy to bitcoin, czy coin, czy może nie wiedzieli, co to jest. Nie no, doskonale wiedzieli. Wiem, żartuję. Dobra, sytuacja jest jaka jest. Wiele osób zazdrości ludziom, którzy wchodzili w odpowiednim momencie. Sam miałem takie przypadki, że no, rozdawaliśmy te bitcoiny wszystkim. Ja pamiętam, ty przyszłeś chyba do nas i kody rozdawałeś, tak. Jak rząd Salwadoru, tak. Dałeś, nie wiem, ile, 5 zł było w tej zdrabce? Nie pamiętam już. Jakieś 3 zł albo 3. W 2015 roku. Tak, zainstaluj sobie apkę i masz tu 5 zł, jak się zeskanujesz kod. Tak? I dzisiaj obliczyliśmy, że jak ja rozdawałem te pieniądze, no to rozdawałem 20 zł w bitcoinach tam na jakimś kampie, to dzisiaj te 7 czy 8 osób, gdyby tego nie zgubiły, nie zrobiły, miałby 20 tysięcy. Z tych 20 zł, tak? Bo mniej więcej tak się kursy zmieniły. Dobra, ale nie chcę tak słodzić, gdzie w tej branży jest coś, gdzie jest problem w tej branży? To znaczy, czemu, jakie masz największe wyzwanie prowadząc taką firmę płatnościową w bitcoinie? Czemu tych transakcji jest trzy razy więcej? Z czym teraz walczysz najbardziej? Regulacje. Czyli co, lobbujecie? Staracie się lobbować? To jest znaczy, to, co ci zajmuje 4 godziny każdego dnia, że jak przelobbować, jak przepchnąć, jak zmienić? Wiesz co, największą barierą, która powstała, było to, że od pewnego momentu musieliśmy zacząć weryfikować wszystkich klientów.
I to jest, to oczywiście, jeżeli ktoś nie może po prostu sobie wejść na stronę, dokonać transakcji i powiedzieć do widzenia, ale żeby dokonać jakiejś transakcji, musi najpierw przesłać skan swojego dowodu, zrobić sobie selfie i przesłać dokumenty i tak dalej, udowodnić, że nie jest wielbłądem, no to to sprawiło, że jest to chyba największe utrudnienie w tej chwili i dla klientów, i dla firm, które działają w tej branży. Więc... Ale proszę, no, czy to jest utrudnienie? No. No jest, to je, znaczy, tak. Znaczy jest utrudnienie, no ale jaki to problem zrobić zdjęcie dowodu, wysłać i sobie możesz kupić Bitcoin? No, ludzie mają opory, żeby przesyłać swoje dokumenty, a teraz praktycznie wszędzie trzeba przesyłać swoje dokumenty, skan swojego dowodu i praktycznie każda instytucja finansowa takie dokumenty od ciebie musi zbierać i jeszcze traktować, bawić się de facto w policję skarbową i monitorować źródło pochodzenia. Na swój własny koszt. Tak, tak, na swój własny koszt, dokładnie, dokładnie, dokładnie. Więc te koszty regulacyjne są spore i uciążliwe. Ja kiedyś obliczyłem, jakie są koszty regulacji na studiach licencjackich. Ponieważ no, wtedy jeszcze nie prowadziliśmy własnych studiów, ale we współpracy z innymi uczelniami. I poprosiłem nasz zespół, żebyśmy wzięli wszystkie faktury, jakie opłacaliśmy w ogóle z pieniędzy, które zebraliśmy od studentów. I siedliśmy i faktury na dwie kubki podzieliliśmy. Te faktury, które byśmy i tak opłacili, bo byśmy musieli. I te faktury, które opłacamy tylko dlatego, że są jakieś regulacje. Tak? Tak. No bo sale, wykładowe, tak, sprzęt tak. I tak trzeba. A na przykład... Wyszło nam, że tam jeden etat, powiedzmy, był przy tych studiach zbędnych, bo ta osoba tylko koordynuje jakieś tam rządowe rejestry, podania, cudawianki, raporty, tak? I wszystkie te rzeczy zaczęliśmy odejmować i wyszło mi, że byłbym w stanie te same studia zorganizować dużo lepiej, no bo no, lepsza jakość by była, bo nie byłoby matematyki na zarządzaniu na przykład. Ale już pozbyliśmy się matematyki, znaleźliśmy sposób, spokojnie. Byłyby nie dość, że lepsze studia, to by były na 46% aktualnej ceny. Taki był koszt, czyli 54% nam wyszło wtedy, że to jest po prostu pieniądze, które nigdy byśmy dobrowolnie nie dali. Wydaliśmy to tylko dlatego, że no, musimy. No, ktoś nam karabin przystawia do głowy i musimy pewne procedury spełnić. Tak? A jak szacujesz, jakbyście wy tak policzyli wydatki waszego biura, to na regulację ile by idzie? No, na pewno to jest kilka etatów. Tak? Bo ale to w skali musisz porównać. Oficera compliance, oficera zgodności. Tak? Z testą, z licencją jakąś. Tak? Te trzeba specjalne egzaminy przechodzić rządowe, które... Ale to jest połowa waszych kosztów, czy tak jak u mnie? Czy? Wiesz co, no ja nadal jednak największy udział w kosztach to są prace programistyczne. Tak. Czyli nie jest aż więc, tak. Ale de facto trzeba było poświęcić naprawdę spore koszty na zbudowanie systemu. Ale w sumie właśnie te wydatki na tych programistów trzeba w budowanie systemu, którego normalnie byś nie budował. Tak? No bo jakieś serwery, gdzie przetrzymujecie te... Dane osobowe... Systemy do weryfikacji, które tak, no to dokładnie. I rzeczywiście sporo czasu idzie na budowę tych narzędzi do identyfikacji, weryfikacji. No, do nie wiadomo czego, no bo co, że sobie już anonimowo nie mogę. Słuchaj, no muszę też troszeczkę obronić, bo jakby drugą stroną medalu jest tego, że jednak to pozwala przeciwdziałać oszustwom, wyłudzeniom i tak dalej, praniu brudnych pieniędzy, więc... Poczekaj, bo to jest narracja, to jest legenda. Teraz moje pytanie, ty siedzisz w tym lata już, tak. Konkretne przypadki, że udało wam się jakieś tam, nie wiem, pedofilię dziecięcą tam aresztować, czy cokolwiek, że... Wiesz co, i tak i nie, bo w praktyce okazało się, że co z tego, że mamy zweryfikowanego klienta, jak okazuje się, że tym zweryfikowanym klientem jest jakiś bezdomny. Tak. No ty nie wiesz, że jest bezdomny. Tak. Tak? W sensie, który został wykorzystany jako słup, jako osoba, która... Czyli zdarzają się takie tak, sytuacje? Tak, to jest problem. No do tego weryfikacja klienta nie... No może potem doprowadzić, tak, ale właśnie na tym polegają... To jest próba gonienia takiego króliczka, próba radzenia sobie z oszustwami, czy tam z praniem pieniędzy i tak dalej, ale tak naprawdę na koniec dnia okazuje się, że oszuści są jeszcze krok do przodu bardziej. No ale wiesz, no oszuści, tak jak tam tak. Ktoś wyłudza pieniądze, nie wiem, te malwary, co tam tak. Robią, blokują ci komputer chyba, że wyślesz to bitcoiny, prawda, no to z tym trzeba walczyć, tak, ale zdarzają się takie sytuacje, że nie wiem, prokuratura was prosi o jakieś dane, żeby pomóc tam, nie wiem, walce z tym?
Tak, i bardzo tak, dobrze, w takich sprawach trzeba pomagać. Jeżeli zawsze powiedzmy organy ścigania zwracają się z prośbą o pomoc. Tak. I w takich sprawach trzeba pomagać. Tych malwareów, oszustów i tak dalej, no ale w innych, jak ktoś sobie... Natomiast właśnie potem dowiadujemy się, że osobę, którą złapali, to była osoba, która padła ofiarą kradzieży tożsamości. Co jest coraz częstsze. Tak, i trzeba zwrócić uwagę, trzeba bronić swojej tożsamości jak portfela. No bo potem będziemy myśleli swojej niewinności. Tak, dokładnie. Udowadniać może właśnie to, że twoje dane zostały skradzione, ty możesz potem ponieść konsekwencje tego. I na pewno poniosę, tak? Bo każdy dobry uczynek będzie słusznie ukarany, jak mówi nasz przyjaciel. Leszku, wielkie dzięki za rozmowę. Miło cię widzieć po latach w Asbiro. I mam nadzieję, że nas jeszcze odwiedzisz tutaj, bardzo ogromną satysfakcję tutaj. Ucząc wiesz co, może niekoniecznie o Bitcoinie, bo miałeś wykład o Bitcoinie, o inwestowaniu. Nie, ale... no to nie było o inwestowaniu, to było o tym, jak bezpiecznie przechowywać. No, ale nadal to jest wokół Bitcoina. Tak. Byś do nas przyszedł i powiedział, jak zarządzać firmą. O, to jest, bo to jest bardzo specyficzna firma, pewnie podobnych firm będzie coraz więcej i to jest bardzo unikalna wiedza. A wiesz, my niekoniecznie chcemy, żeby jak ktoś nie wiem, prowadzi firmę szkoleniową i uczy, nie wiem, fizjoterapii, to my nie chcemy, żeby przyszedł i uczył o fizjoterapii, tylko jak założyć firmę o fizjoterapii. Tak? Czyli jak założyć taką firmę. Ale też wiesz, to już jest... To jest właśnie cenna wiedza. No właśnie, to jest cenna wiedza. To jest cenna wiedza i dlatego trzeba przychodzić na Asbiro, żeby tego oto człowieka spotkać wczoraj w restauracji i napić się piwa na przykład. Tak, Asbirowego. Jeszcze raz, Leszku, wielkie dzięki. Trzymajcie się. Wszystkiego dobrego. Pa.